Witajcie kochani, ja mam na imię Julia i dzisiaj przychodzę do Was z drugim już filmikiem z serii Zaginął cała Polska. Dzisiejsza sprawa będzie zupełnie inna od poprzedniej, ponieważ będzie dotyczyła bardzo młodego chłopca, 10-letniego, który zaginął lata temu, a w danej sprawie nie udało się ustalić praktycznie nic. Jest to naprawdę tajemnicza sprawa i dość głośna jak na polskie media. Dlatego zachęcam Was serdecznie do wysłuchania materiału o Mateuszu Żukowskim. Był 26 maja 2007 roku. Ciepły, letni, sobotni dzień w Ujazdowie. Taki, w którym to dzieci myślą tylko i wyłącznie o zabawie, o niczym kompletnie innym. Od samego poranka 10-letni Mateusz spędza dzień na rybach nad zalewem w Nieliszu. Wspólnie ze swoim tatą, panem Andrzejem Żukowskim. Wracają około godziny 14 z zamiarem wyruszenia ponownie około godziny tak mniej więcej 16. Pan Andrzej postanowił odpocząć chwilę i się zdrzemnąć. Do Mateusza przyjeżdżają w tym czasie koledzy na rowerach, Sebastian i Dawid, którzy mieszkają w niedalekim sąsiedztwie. Chwilę rozmawiają przy bramie i o godzinie 14:30 ojciec 10-latka wyraża zgodę na wyjście syna, przypominając mu jednak, żeby wrócił przed 16:00 ze względu na ich wcześniejsze plany odnośnie łowienia ryb. Chłopcy wychodzą wspólnie pobawić się na dwór. Ruszają w stronę Ujazdowskiego Parku, który znajduje się po drugiej stronie szosy, gdzie głównym punktem centralnym jest zniszczony i zdewastowany dworek. Ta sytuacja została potwierdzona przez świadka, sąsiadkę państwa Żukowskich, Mariannę M. Kobieta widziała bowiem chłopców biegnących w stronę wspomnianego parku. W tym czasie tata chłopca postanowił zdrzemnąć się ze względu na mocny ból głowy, który jest prawdopodobnie spowodowany wysoką temperaturą oraz dużym nasłonecznieniem. W domu w tym czasie była również obecna mama Mateusza, która także spała, ponieważ była na nocnej zmianie w pracy, oraz dwie córki, starsza Angelika oraz młodsza Martynka. Kiedy nadeszła godzina ponownego wyjazdu na ryby, pan Andrzej zorientował się, że Mateusza jeszcze nie ma. Pomyślał sobie jednak, że syn po prostu woli spędzać to popołudnie z kolegami i nie przejął się tym zbytnio. Zabrał ze sobą jednak na ryby drugiego syna, 12-letniego wtedy Pawła. Pojechali razem dosłownie w to samo miejsce co przedtem, czyli nad zalew w Nieliszu. Wrócili około godziny 21:00 i wtedy okazało się, że Mateusza wciąż nie ma w domu. Mama chłopca była przekonana, że ten jest z ojcem i bratem na rybach. Zaniepokojeni rodzice ruszają na poszukiwanie dziecka, mając jednak nadzieję, że zasiedział się u jednego z kolegów. W pierwszej chwili ruszyli do sąsiadów na górze, do pani Krystyny R. Mateusz często miał w zwyczaju chodzić tam, kolokwialnie mówiąc, posiedzieć na komputerze. Ten trop jednak okazał się nietrafiony, 10-latka nie było u tamtych sąsiadów. Następnie postanowili odwiedzić dom kolegów, z którymi chłopak spędzał czas na zabawie. Natomiast okazało się, że w domu nikogo nie ma. W takiej sytuacji pan Andrzej postanowił odwiedzić dziadka Dawida i Sebastiana, pana Stanisława P. Mężczyzna zdawał się być pijany, pan Żukowski wspomina, że rozmawiał z nim przez otwarte okno, nie wchodząc do domu, a mimo tego udało mu się wyczuć zapach alkoholu. Kierując pytanie, czy ten widział przypadkiem jego syna, Mateusza, uzyskał odpowiedź cytując: poszedł do Tarnogóry, co w lokalnym i potocznym języku znaczyć miało, że chłopiec się utopił. Ojciec zaginionego chłopca postanowił wrócić do domu, gdzie czekała mama Mateusza z nadzieją, że ten wróci. Około godziny 22:00 pojechali ponownie pod dom kolegów, którzy bawili się z 10-latkiem tego feralnego dnia. Otworzyła mama chłopców, oznajmiając, że oni już dawno śpią w swoich łóżkach. Natomiast patrząc na powagę zaistniałej sytuacji, postanowiła ich obudzić. Chłopcy podają sprzeczne informacje, począwszy od tego, że odprowadzili Mateusza pod sam dom, kończąc na tym, że jednak chłopiec został sam w parku czy sam nad wodą.
Tych teorii i zeznań kolegów było naprawdę wiele. Nie sposób jest ich nawet zliczyć. Coraz bardziej zdenerwowani rodzice zaczynają krok po kroku przeszukiwać całą wieś i zawiadamiają policję, która od razu przyjeżdża do kolegów Mateusza, aby ich jako pierwszych po prostu przesłuchać. No i jak można było się spodziewać, chłopcy wymyślili kolejną wersję wydarzeń, a brzmiała ona tak, że zostawili kolegę nad wodą, a dokładnie chodziło im o niewielką lokalną rzekę, przy której rozchodziła się stara, dość mocno zaniedbana plaża. Dzieci miały kategoryczny zakaz chodzenia tam na własną rękę, więc możliwe, że to było powodem, dlaczego z początku nie chcieli się przyznać rodzicom Mateusza, gdzie tak naprawdę spędzali czas. Policja razem z bliskimi zaginionego oraz psem tropiącym, który złapał trop, udała się na wskazane przez chłopców miejsce. Było to tak mniej więcej około godziny 23. Ludzie przeszukujący teren w końcu natrafili na zwinięte w rulon w ponad półmetrowych krzakach ubrania 10-latka. Były to spodnie, szary podkoszulek, niebieskie gumowe buty, czapka oraz dokumenty zaginionego. Między innymi książeczka rybacka oraz legitymacja szkolna. Na miejsce przybyły różne służby. Dokonano penetracji nadbrzeża rzeki Wieprz w promieniu 500 metrów od znalezionych ubrań chłopca z wynikiem negatywnym. Nad wodę sprowadzono wyszkolonego psa tropiącego z przewodnikiem, który złapał trop prowadzący prosto do wody. Na miejsce przybyła także straż pożarna, która dokonała penetracji rzeki na odcinku 5 km z wynikiem negatywnym. Nie udało się znaleźć żadnego innego śladu oprócz odzieży. W pomoc włączyły się OSP Nielisz, Złojec i Krzak. Ze względu na fatalne warunki atmosferyczne, a przede wszystkim mgłę, poszukiwania zostają zawieszone do godziny 6 rano następnego dnia. I tutaj już na samym początku tej sprawy pojawiają się zaniedbania policji. Według pana Andrzeja Żukowskiego, znalezione rzeczy pozostają tam niezabezpieczone na całą noc. Dopiero kolejnego dnia policja wraca po główne i najważniejsze dowody w sprawie około godziny 10. Według taty chłopca niemożliwym wręcz jest, żeby Mateusz zechciał się wykąpać w tej rzece. Podobno panicznie bał się wody, nawet podczas wspólnego połowu ryb chłopiec trzymał się blisko taty. W tamtym czasie nad wodą przebywali również rybacy, z których żaden nie słyszał nawet głosu bawiących się dzieci. Wspólnie także twierdzą, że kompletnie nikogo tam nie było. Policja wszczęła dochodzenie z artykułu 160 KK. Mimo prowadzonych działań nie udało się ustalić nic nowego, ani nie znaleziono żadnego, po prostu żadnego innego śladu oprócz rzeczy zostawionych nad rzeką. Właściwie to by było na tyle, jeśli chodzi o sprawę Mateusza Żukowskiego. Zapewne wielu z Was zastanawia się, co tak naprawdę wydarzyło się tego ciepłego, majowego dnia. Otóż udało mi się wybrać 3 hipotezy, które na przestrzeni prowadzonych poszukiwań przebijały się przez media oraz takie, które znalazły swój początek w lokalnym społeczeństwie mieszkańców Ujazdowa. Jakby jednak nie było, w każdej opowieści można znaleźć ziarenko prawdy. Dlatego nie można w tym przypadku wykluczyć żadnej możliwości. Pierwszą hipotezą i wydawać by się mogło, że najbardziej prawdopodobną ze względu na zaistniałe dowody jest utonięcie Mateusza w rzece Wieprz. Dlatego właśnie zostało skrupulatnie sprawdzone dno rzeki. W obie strony po 20 km aż 17 razy przez profesjonalnych płetwonurków. Zastosowano również echosondy, kamery termowizyjne, a nawet specjalny sonar. Byli też przewodnicy z psami przeszkolonymi do poszukiwania zwłok. W poszukiwaniach pomagali też strażacy, wojewoda lubelski, starosta zamojski, a także wójt gminy Nielisz. W późniejszym czasie pomagało też 2 detektywów, jasnowidza oraz wróżka. Czy możliwe jest, aby ciało po prostu pozostało w wodzie bez wypłynięcia? Otóż teoretycznie tak. Natomiast pojawia się tutaj kolejny aspekt, który zdecydowanie wyklucza to prawdopodobieństwo. A mianowicie, w tym rejonie pomiędzy Tarnogórą a Zamościem Wieprz przegradzają specjalne kraty i potencjalne ciało zatrzymałoby się na jednej z tych przegród. Ciężko jest na ten moment stwierdzić, czy ciało na 100% zatrzymałoby się na tych przegrodach, czy jednak istnieje jakakolwiek szansa, że udałoby się przepłynąć mu dalej. Natomiast na obecną chwilę po prostu ta hipoteza upada.
Druga zaś hipoteza mówi o tym, że Mateusz padł ofiarą handlu żywym towarem. Do pana Andrzeja Żukowskiego zgłosiła się nawet kobieta, Elżbieta H., która twierdziła, że Mateusz został adoptowany w Niemczech i mieszka tam ze swoją nową rodziną. Trop ten został przekierowany do policji niemieckiej, ta jednak stwierdziła, że na terenie tego kraju nie było takiej adopcji. Oczywiście na przestrzeni wielu lat zdarzały się przypadki uprowadzeń dzieci dla różnych celów, a szczególnie w latach 90. Dlatego właśnie tej hipotezy nie można nigdy wykluczyć. Trzecia, a zarazem ostatnia hipoteza jest ściśle związana ze wspomnianym już wcześniej Ujazdowskim Parkiem oraz dworkiem, który się w nim znajduje. A mianowicie teoria ta mówi, że w pałacyku pomieszkiwał mężczyzna, który lubił towarzystwo młodych chłopców i że Mateusz stał się jego ofiarą, a ubrania zostały celowo porzucone na brzegu rzeki, aby zmylić policję. Druga wersja mówi o tym, że dzieci bawiły się w pałacyku i doszło do nieszczęśliwego wypadku. Mateusz na wskutek upadku zginął, a jego ciało zostało zakopane w parku przez kolegów lub kogoś, kto im pomógł. I to już koniec hipotez dotyczących sprawy Mateusza Żukowskiego. Mam ogromną nadzieję, że uda się rozwiązać tą zagadkę. Na koniec chciałabym przedstawić Wam progresję wiekową, czyli jak Mateusz może wyglądać aktualnie. Może znajdzie się osoba, która rozpozna chłopaka, a sprawa zakończy się sukcesem. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie podcastu. Jeśli ktoś z Was ma swoją teorię, co wydarzyło się 26 maja 2007 roku, chętnie poczytam o tym w komentarzach. Zapraszam Was również do odwiedzenia naszej strony i grupy Zaginęła, zaginął cała Polska, do których link znajduje się w opisie filmu. Do usłyszenia!